to to jest ujęcie pierwsze w stosunku do kontekstu, najsilniejsza lodziarnia w głosie. Zapomnę poznać. Szukamy generalnie najtańszych, nie? Żeby było łatwiej negocjować. Nie, no konkretnie. Jest. Samowita ile kosztuje? 9 zł. 9 zł. Banany. No, to jest dobrze. Jest zbyt przaśny. Jest koala albo samuraj. 7 zł, chyba? No. I wygrywasz. I kto to jest tylko koala? Koala to jest kawka dla dzieci. To są dla dzieci. No. Mililitr skawka, i ta śmietana i polewa czekoladowa. A czy ta truskawka jest w całości, czy tylko pół truskawki? Nie, to jest dla dzieci. Jacek i placek, wiesz, ale to bym nie ryzykował. No to za to ta sama śmietana, wiesz, to za to zapłaci. O, i czekolada, to co to mówiłeś? Właśnie 7,50. No 7,50. Nie, no to koala jest najtańsze. Bo my jesteśmy ze Szkoły Muzycznej w Kutnie i przylecimy właśnie zwiastką takiej opery, którą wystawiamy. Dlatego tu przyszliśmy, bo to jest opera o jedzeniu. Są trzy części, zupa pomidorowa, drugie danie i teraz w tym roku jest trzecia część, deser. I deser jest lodowy. No i mamy takie pytanie, czy jakbyśmy pani zagrali utwór z tej opery, to jest menu, można sobie wybrać jakiś utwór, to czy byśmy wtedy mogli liczyć na przykład na jakiś grat? Ale grat w jakiej postaci? No w postaci lodów najchętniej. Ale to no nie rozumiem, zobacz. No że my gramy. Znaczy, no niestety, nie jestem uprzedzona, że my robimy rabaty i A może by się pani spytała szefowej, jakbyśmy tutaj zagrali w tej operii i zaśpiewali? Możemy negocjować na przykład nie jeden, a więcej. Dobrze, pytam się. Dobrze, dziękujemy. Nawet ten koala najtańszy znaleźliśmy dla dzieci, nie? Nie, nie No dobrze, no to idziemy dalej. W takim razie dziękujemy. Tutaj powinny być lody, są takie budki. Dobre chociaż. No nie dobre, ale tanie. Znaczy nie wiem, czy w lipcu kiedyś przechodziłem, to zamknięte było. Nie no. Czy wszelkie. No wygląda. O. No i bolo. No. Ale jest to chociaż ten nie zobaczmy. Lepszy niż koala. Polewy byśmy mogli sobie kupić, nie? Złotyczka, no dobra. A to idziemy dalej. Ale może otworzą. No nie ma tu nigdzie o której. Możemy poczekać, nie? Do lata. Ale może jest kiedy otworzą. Thank you.
skosie jest yellow. Po lewej stronie, tak? Tak. Dobra. Dobrze, dziękujemy. Są lody. Najwyraźniej. Proszę. Dobrze, i myślę od razu. Mamy takie pytanie, bo chyba są lody, prawda? O, a na mnie to znak podobny. Ojej, no to szkoda, a chociaż coś mrożonego? Lud w kostkach? Lud w kostkach? A może być, a to dobrze. A dałby nam tak pan, żebyśmy mieli w kostkach lud dla każdego po pucharku? Dobrze. No to super, to my zagramy. 4, 5, 6. Tak. Dziękuję. Udało się. To rozkładamy. Udało się, nie? Amciu, mniam, mniam. Bardzo. Mucho. Naprawdę jest dobre wtedy. Weź mała łyżeczka, proszę. Tak, żeby cukier dokładnie oblepił lody. O. Za jakiś czas szejkujemy. Mmm.
potrzeby jeszcze do słodzy i zjem to. Proszę o przynajmniej. Przed tylko przepysznego loda. Rozpływa się w ustach. Wyborne. No chyba wszyscy zjedli, bo wszyscy je zaparzą. Szybko, bo się rozpuszczają. Jak się karmelek ma w ten sposób. Posypujemy. Raz, dwa, trzy. No i to w ogóle mamy takie lody prawdziwe, to zabijały zarazki właśnie. Jaka szkoda, że... Jaka szkoda, że została mi ostatnia kulka. To ty byłeś pierwszy, czy Sławek? Teraz chcieliśmy podziękować za specyficzne lody. Na Facebooku na pewno. Aha, i Yellow po prostu. Biblioteka Yellow. Biblioteka Yellow. No i to ten filmik, który tutaj na chacie też udostępnić. Dobrze, na dobra, to ja znajdę. No, fajnie. Znajdę i znajdę w kontakcie. Dzięki. No, dzięki, na razie. No dzięki. Cześć. No, może pan kiedyś dojedzie do mnie? Ja mam telefon.